Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a to po mojej przerwie będą kolejne samony na streamie, od razu mówię, dla Karlaczka, aka Samuela Deperasa, znanego tutaj. Więc będzie 47 kostek pomarańczowych, więc na pewno wpadnie jedna przynajmniej legenda. Będę na filmie rozmawiał też z czatem potencjalnie, więc nie mówię sam do siebie. Zrobimy to w ten sposób, że 2 po 1 i później 9 po 5. I tak jak mówię, na pewno będzie jedna gwarantowana legenda. Ale myślę, że to nikogo nie usatysfakcjonuje. Jedna. Chciałbym, żeby minimum dwie wpadły, potencjalnie więcej. Może jakieś podwójne, potrójne, czy coś w tym stylu. Więc chyba nie ma co przedłużać. Lecimy. Nie wiem, jak daleko jest do PT. Nie ma niestety tutaj żadnej historii, jak w innych grach. Także co, zaczynamy, nie? Jeden pojedynczy. Na dzień dobry. Od razu mówię, że muzyka zostaje, ale nie będę mówił, że będzie legenda. To będzie niespodzianka. Oczywiście to nie jest żadna niespodzianka. Tak, chociaż sam Tonalnan z Erichem już by dał radę, nie? W sumie. Tonalnan, Ericha odbierasz z kampanii później i jest okej. Okay. Dobra, pojedynczy mi nie ma się co przejmować. Lecimy po 5 i teraz liczymy na duże, duże szczęście. Minimum dwie legendy chciałbym zobaczyć, minimum. Jedna, tak jak mówię, nie będzie zadowalająca. Zaczynamy. Zabawę. I na dzień dobry, legenda, proszę bardzo, więc będą minimum dwie. Na pewno. Także dobry start, nie? Będzie na pewno druga legenda, bo będzie gwarantowana za 35. Teraz pytanie, co to wypadło? To jeszcze nie jest legenda. To również nie jest legenda. Gaiolere. No nie wiem, czy to cię będzie zadowalało. Gaiolere. Summoner to jest na pewno. Nie wiem, co o nim powiedzieć. Szczerze mówiąc, bo nie znam do końca tej postaci, jakoś się bardzo nim nie interesowałem. Tym bardziej, że jest właśnie pod Nekro. I Pargu. Musiałbym więcej poczytać o tej postaci, bo nie wiem. Jak się ma team pod samony, to dobry? No, pewnie tak, tylko że trzeba mieć team pod samony, nie? Jedziemy dalej, liczymy na duże szczęście. Dobry buffer, dwie epiki. Sovelis, nie kojarzę jakoś bardzo. Seafreeze. Seafreeze chyba była ok, nie? Czy nie? Leczy całą drużynę. Wskrzesza dwie... Tak, Seafreeze jest ok, nie? Bardziej na PvP bym powiedział, chociaż w sumie. Na PvP na pewno będzie dobra, nie? Tak się zastanawiałem, czy gdzieś tam na... Na Temporala też by nie mogła podnosić, ale bardziej na PvP bym stawiał. Ale wskrzeszanie, leczenie, na PvP bardzo dobra postać. Lecimy dalej. Niestety jeden epik. To powtórki. No to Horacy nie jest powtórką, na przykład. No to już przeklikamy, bo wiadomo. Dobra, jeszcze jeden i zmieniamy miejscówkę może. Lecimy, legendę. Lipa. Brody i Horacy to w ogóle podobne postacie, nie? Dispeluje shieldy. Dobra, zmieniamy miejscówę. Na pewno będzie jeszcze jedna legenda, więc jeszcze coś może się tutaj magicznego wydarzyć, nie? Może tutaj. Wiadomo, to jakieś tam głupie rytuały i nieważne gdzie się robi, ale w wielu grach gacha są różne przesądy, że trzeba wejść na czat, napisać coś tam. W Summoner's Wars w ogóle jest pełno takich przesądów, że trzeba na konkretnym kanale robić na czacie i tak dalej. Oczywiście bzdura, nie? Ale każdy sobie w coś tam wierzy. O, dwa epiki, chociaż tyle.
Joyce, z tego co wiem, to nie jest dobry niestety. I Isolde jest dobra, no tylko że to jest kopia. Więc troszkę słabo. Nie wiem, czy zaraz nie będzie gwarant jakoś? Blisko, nie? No serio, to już w ogóle masakra. Tutaj skipniemy wszystko od razu, bo... Jeszcze inna miejscowa? Tutaj jakaś pechowa. Lecimy do Tenebri. Może tutaj? Jestem ciekaw tylko, jaka legenda wypadnie. Dobra, no i teraz gwarant będzie, no to liczymy na coś dobrego. Flora, co tam jeszcze, Kryzos może być. No jest dużo postaci fajnych, które mogą wypaść, nie? Jakieś Lightingi, Veliosy. No coś fajnego, nie? Coś dobrego, użytecznego. Nie, teraz nie będzie jeszcze legendy gwarantowanej chyba. Tak coś mi się nie zgadzało właśnie, nie? Bo muzyczka. Adolfus, dobra postać akurat. Adolfus jest dobry. Bardzo dużo osób go używa na różne rzeczy, widziałem. Także Adolfus, dobra, dobry epik. Wydaje mi się, że teraz gwarant będzie. Tak, teraz będzie na 100% gwarant. Dobra, no to zobaczmy, co to będzie za legenda. Może dwie? Na bossach używane. Niestety jedna. Cóż to będzie? O, aha, Dana, masz już. Dobra postać, tylko że już go masz. Telendor. Ignoruje defa. Znaczy nie wiem, czy GZ, bo to gwarant był, nie? Ale w sumie... On fajny. Top 1 nie, top 1 nie jest chyba. Top 1 jest Filto, ale piszecie, że dobra postać. Czyli dobra legenda. Wydaje mi się, że Filto jest lepszym DPS-em niż on, nie? Team pod rally, no właśnie. I to jest problem. Komuś ostatnio temu, Noskowi poleciał Lorentel, to się dogadacie jakoś i... Filto nie jest top 1? Dobra, lecimy, bo tutaj... Może coś jeszcze? Do Huberga? No pewnie tak, nie? Znowu Seafreeze. Zarlot to jest dobra postać. Z tym, że nie, zauważyłem, że niewiele osób go używa, ale... Na PvP na przykład używają, ale... To jest dobra postać, tylko jakoś tak nie wiem. Nie do końca wiadomo na co. Ale nowa, w każdym razie. No dobra, także to wszystko, nie? Także bardzo ci dziękuję za możliwość zrobienia summonów na twoim koncie. Szkoda, że... Znaczy, mówiłem na początku, że minimum dwie legendy chcemy, no i dostaliśmy minimum dwie legendy. Z tym, że pytanie, czy ta pierwsza to nie była na Pity. Jeżeli była na Pity, to trochę lipa, jeżeli nie była na Pity, to spoko. Także dwie legendy dostaliśmy. Jedna jest na pewno bardzo użyteczna. Jeżeli masz DPS-a, jeżeli masz team pod rally. Druga też jest ok, tylko obie postacie są dobre, tylko że musisz mieć teamy pod nie, nie? Tutaj pod samony, a tutaj pod rally. I z tego co widzę, nie za bardzo grasz pod rally i nie za bardzo grasz pod necro, więc nie wiem, może przyszłe sezony? I też wiesz, te bossy ci, nie? Teraz na twój serwer, te tygodniowe bossy z eventu. Więc tam ci się przydadzą na pewno na niektóre bossy, jak będzie 5 teamów później do robienia. Także bardzo ci dziękuję za możliwość zrobienia summonów. Mam nadzieję, że będziesz zadowolony z nich w miarę chociaż trochę. No i co, do zobaczenia w kolejnych moich filmach.